uważam, że matury nie są jakimś strasznym przedsięwzięciem, jeżeli ktoś uczył się wcześniej, tak jak ja osobiście od października już liczyłem arkusze maturalne, to matury nie są czymś strasznym. Kończę matury wszystkie 17 maja. To co? No ja uważam, że była prosta. Jak ktoś po prostu sobie powtórzył wszystkie rzeczy, które mogły być, to sądzę, że spokojnie to przyjdzie. Może tak, na pewno dla humanów nie było to proste według mnie, ale jeśli ktoś naprawdę poćwiczył, to myślę, że dał radę, bo wszystko było to, co było potrzebne do zadań, wszystko było na karcie wzoru, wszystko. Nie było, trzeba mieć naprawdę nie wiadomo jakie wiedzy. No tak, dyskutowaliśmy, to podobne trudności nam sprawia egzamin gimnazjalny, naprawdę. Nie, naprawdę łatwa. No, co prawda, nawet ci z podstawy mówią, że było dosyć łatwo. Czyli ja powiem tak, jeżeli przegląda się na przykład materiały na studia i to, co robimy tutaj w szkole, to może na pierwszym roku się przydają, ale potem tak naprawdę już nie ma to znaczenia. Z tego, co wiem od znajomych studentów, to zdecydowanie nie. Ponieważ jest przepaść, wchodzą tam pochodne, całki. Jeśli nie ma tego w programie liceum, więc tak naprawdę dostajemy w twarz na samo wejście. No my jesteśmy profile matematyczne, no więc cały czas. Więc to tak było. Ale mi się wydaje, że rok spokojnie wystarczy na to. Nawet rok. Nie, mi się wydaje, że pół roku, jak ktoś usiadł i porobił sobie, to spokojnie. Do tego przyłożył, to tak. No cóż, myślę, że po wszystkich maturach będę po prostu imprezował przez bardzo długi okres czasu. No zasłużyłeś. Żeby odejść od tego, wyjść z tego, bo to jednak jakby nie patrzeć, jest ogromny stres odczuwalny, nawet fizycznie. Czasem bóle brzucha, człowiek się strasznie denerwuje. No zdecydowanie zamierzamy z chłopakami, no i z dziewczynami zresztą z klasy trochę poszaleć. No trzeba się trochę odstresować. Rozumiem, odreagować. Rocznik sobie zorganizował imprezę pomaturalną do całej szkoły, w związku z czym będziemy się bawić 24. Gdzie? W Myślęcinku, w domku Jolka.